to dla mnie zupełnie nowa sytuacja. Ludzie patrzą na mnie z uwagą, chcą robić zdjęcia. I ty ocalałem grzbiet. Wszyscy nas uchują. Twój ojciec nie przeżył wybuchu. Znany artysta przebywał w swoim domu na obrzeżach Kartageny. Nieszczelna instalacja, wyciek gazu i tlący się papieros to najprawdopodobniej przyczyny tragicznej eksplozji. Ty tutaj? To był też i mój ojciec. Muszę z kimś pogadać, dłużej nie wytrzymam. Myślę, że to nie był wypadek. Chcę się dowiedzieć, co tam się stało. Chodził cały czas wściekły, nie mógł się z nikim dogadać. Po pierwsze, to koniec, kim jesteś i co tutaj robisz? Jestem Noah. Faraon był inicjatorem festiwalu muzycznego. Festiwalu, który na naszych oczach przeobraża się w konkurs talentów. Proszę Państwa, otwieramy pierwszą edycję programu pomysłu Lukasa Martina Droga Faraona. Jeśli chcemy ci rozkręcić karierę, to tylko teraz. W sumie to dlaczego mi pomagasz? Spokojnie! Rodzeństwo przeciwko sobie w konkursie. Ludzie tego chcą. Szukałam wskazówek. Chciałam się dowiedzieć, co się stało z tatą. Żartujesz? Mój brat? I zamiast tego znalazłam muzykę. Daj spokój, to tylko zwykły konkurs. Właśnie nie, to jest coś więcej. I znalazłam jeszcze... Zaufaj mi. Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Słuchaj, co wiesz o tym chłopaku? Noah się nazywa. Lubili się z tatą? A ty skąd o tym wiesz, co? Jeśli mam być z tobą szczera, to mało mnie to obchodziło. Yo te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Tak, zostanie tu. I działamy ostrożnie.